dzisiaj w informacjach o restrukturyzacji Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, o reformie w Szkole Rzemiosł Artystycznych oraz o sobotnich słodkich zmaganiach przyszłych mistrzów cukiernictwa. Być może jeszcze w tym roku w Jeleniogórskim Zakładzie Komunikacyjnym zostaną wprowadzone dość istotne zmiany. Mowa tutaj o restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Ta operacja polegałaby po pierwsze na likwidacji zakładu budżetowego i powołaniu do życia podmiotu w postaci spółki z o.o. Rada Miasta zachowa wszystkie kompetencje, jeśli idzie o określenie taryfy przejazdów i także wszystkie kompetencje dotyczące ulg i ustalania przejazdów, uprawnień do bezpłatnych przejazdów. Zanim jednak jeleniogórscy radni podejmą decyzję co do przekształcenia zakładu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzona zostanie specjalna analiza, gdzie będą określone zarówno pozytywne, jak i negatywne strony tej operacji. Zapowiadane zmiany według wiceprezydenta Józefa Sarzyńskiego spowodują, iż korzystający z komunikacji miejskiej bardzo szybko odczują poprawę jakości usług, przy czym nie będzie to związane z nadszarpnięciem ich portfela. Zdobnik szkła krystalicznego czy tkacz maszynowo-ręczny. Tych zawodów nie ma już w klasyfikacji, dlatego też w Jeleniogórskiej Szkole Rzemiosł Artystycznych zlikwidowano te i podobne kierunki kształcenia. Jednak dysponując odpowiednią bazą lokalową i zapleczem technicznym, dyrekcja planuje otwieranie i rozwój dwuletnich studiów policealnych. Przymierzamy się do kierunku policjalnego, też studium, to jest technik środków audiowizualnych. I pod tym kryje się zarówno fotograf, który był tu u nas dotychczas i cieszył się dużą popularnością, ale w tej chwili to będzie właśnie pod tym tytułem. Technik środków audiowizualnych. No, dokładnie jeszcze nie mamy planów bliższych odnośnie tego kierunku, ale chcemy bliżej się zapoznać i spróbować ten kierunek utworzyć od września. W Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych działają już policealne studia reklamy i technologii drewna. Pozostaje jednak pytanie, co mają zrobić uczniowie ze zlikwidowanych kierunków zdobnika szkła i tkacza. Zawsze mają możliwość ukończenia średniej szkoły, tak zwane licea uzupełniające. Takie w nowej reformie są. Potem mogą zdać maturę i policealne studium dwuletnie skończyć. I mogą, czy też iść na studia. Uczniom i szkole pozostaje jedynie życzyć powodzenia w nowej, zreformowanej rzeczywistości. Sześć godzin ciężkiej pracy, tyle właśnie trwały przygotowania praktyczne do dolnośląskiego turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie ciastkarz. Już od godziny 8 rano młodzi uczestnicy turnieju przygotowywali wykwintne smakołyki, a były to m.in. torty, eklery, ciastka bankietowe, misterne figurki z marcepanu i babeczki. To jest tort malinowy z bitej śmietany, plus ciasteczka petit fourki, udekorowane wszystko. Ciasteczka tortowe oraz to, ten tort dla komisji. To wszystko zajęło mi 5 godzin. Za pół godziny muszę skończyć. Czy mógłbyś zdradzić przepis na te ciasteczki? Na te? Na te niestety nie, ale to jest bita śmietana z czekoladą i jakieś środki żerujące, może być żelatyna albo agar. A ten mały torcik to jest torcik do degustacji orzechowy. W tegorocznym turnieju udział wzięło 8 szkół z Dolnego Śląska. Wśród uczestników zdecydowanie dominowali mężczyźni. I tutaj potwierdza się reguła, że najlepszymi kucharzami są jednak panowie. Dowodem na to może być także werdykt jury, które za mistrza w zawodzie ciastkarz wybrało również ucznia Jeleniogórskiego Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 Rafała Mrugałę, który na turniej przygotował m.in. tort orzechowy z marcepanu i wstążka na tym torcie. Nikt takiego czegoś nie miał. Figurki z marcepanu. Oprócz tego 5 babeczek i eklery.
Wybór najlepszego ucznia w tym fachu był trudny, podkreślało jury, które przy ocenianiu brało pod uwagę m.in. organizację pracy, wykonanie wyrobów, dekorację oraz samą prezentację. Każdy z uczestników wykazał się nie lada zdolnościami kulinarnymi. Wybór był chyba trudny dla kandydatów, bo spośród wielu szkół Dolnego Śląska do tego ścisłego finału na naszym etapie trafili uczniowie tylko z 8 szkół, a więc wybór był chyba dla nich trudny. Wczoraj i dzisiaj w zasadzie sytuacja już była jasna i stała się jasna. Kto jest pierwszy, kto drugi, a kto trzeci. Ci, którzy trafili już do etapu wojewódzkiego, to już są naprawdę świetnymi fachowcami. U niektórych widzi się już nawet tą wprawną rękę, to fachowe zdobienie. To są ludzie, którzy chyba już są skazani na ten zawód. Wszystkie przygotowane przez uczniów smakołyki przekazano do jeleniogórskich domów dziecka. W Jeleniej Górze, jak przystało na miasto pretendujące do miana centrum turystycznego, remontuje się zabytkowe kamieniczki. Na reprezentacyjnych ulicach pojawia się kolejna warstwa bruku. Plac Ratuszowy i Plac Piastowski w Cieplicach powoli odzyskują swoją świetność. Razi jednak niemoc władz miejskich w przeciwdziałaniu wandalizmowi. Niszczeją miejsca, które jeszcze niedawno były swoistą wizytówką stolicy Karkonoszy. Cieplicka fontanna już od dłuższego czasu nie przypomina tej znanej z widokówek atrakcji turystycznej. Dodatkowo jesienią zeszłego roku odcięto od niej dopływ wody mineralnej o potwierdzonych właściwościach leczniczych. Amatorzy marysieńki za jedno napełnienie kubka w pobliskiej pijalni uzdrowiska Cieplice muszą zapłacić 10 groszy. Przecież to jest skandal. Od 1946 roku, proszę pana, mieszkam tutaj w Jeleniej Górze. Przecież jakżeś można w ten sposób? Wie pan, szczególnie jeżeli chodzi o nas, tych emerytów i rencistów, ludzi, którzy, proszę pana, no niestety, i skazany jest przez lekarza, żeby, proszę pana, no ale wiesz, co zrobić, jak taka sytuacja. Co stanie się z zabytkową fontanną, na razie nie wiadomo. Turystom odwiedzającym Cieplice pozostają jednak kartki pocztowe. W minioną sobotę koszykarki MKS MDK Jelenia Góra rozegrały kolejny mecz w Lidze Kadetek. We własnej hali pokonały one 72-68 KKS Odrę. W pierwszej połowie nic nie zapowiadało zwycięstwa młodych jeleniogórskich koszykarek, to też przegrały ją one 38-40. Po pierwszej połowie na razie, jak państwo widzą, wynik 40-38. No pewne rzeczy nam uciekły, niezrealizowane i dlatego ten wynik taki jest, a nie inny. Myślę, że będzie w drugiej połowie lepiej. I rzeczywiście było lepiej. Jeleniogórskie kadetki zagrały dobrze w obronie, a przede wszystkim bardzo skutecznie. Najwięcej punktów w sobotnim spotkaniu zdobyły Małgorzata Myćka 22 i jej siostra Anna 12. Mimo zwycięstwa jeleniogórskie koszykarki zajmujące w tej chwili piąte miejsce nie mają już szans na awans do turnieju finałowego o Mistrzostwo Polski Kadetek.